Nie chciałbym, żeby Ragatha umarła, chciałbym, żeby te... Gdzie oni się tam zgliczowali poza mapę, ty? Chyba mamy tu nieproszonego gościa! Że co? Nie no, czemu on go zniszczył? No siemanko, sztymanko, z tej strony Domi and welcome back to The Amazing Digital Circus. Dokładnie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie drugi odcinek obłędnego cyfrowego cyrku Słodka Sprawa Syropu. Moi drodzy, produkcja od Glitch, Glitch po polsku, Glitch z dubbingiem, to jest po prostu mega. Ja wiem, że się spóźniłem tylko i wyłącznie 9 dni, ale z racji tego, iż byłem na wakacjach... Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej The Amazing Digital Circus, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał The Amazing Digital Circus, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag cyrk, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Kornel, Laura oraz Zuza M, za te trzy piękne fanarty bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz... Ten cyrk jest szalony! O juniorku obeśrołku, znowu się spóźniłeś 17 dni z jakimś odcinkiem LOL. Lecimy z tym! Dobrze moi drodzy, lecimy! W obłędnym cyfrowym cyrku! Witamy, witamy! Bardzo się cieszę, że jest tutaj dubbing. Pomni! Pomni! Wstawaj, pomni! Pomni! No wstawaj, pomni! Co się dzieje? Pomni się obudziła. Fajnie jest, że drugi odcinek. Już się nie będę doczekać trzeciego odcinka. No siema. Halo? Halo? Siema, ale to jest mega grafika, jakie oni już animacje robią, Glitch Productions, SMG4 i jego kolega, to jest po prostu niemożliwe. Oh my god. Ej! O-o. Lipa. Lipa się robi, lipa. A może jej się to śni tylko, co? Bo oni ją tam przecież wołali, pomnij, pomnij! Niby była nowa, a już się zabstrakciła. No, zabstrakciła się. Lepiej będzie na dole. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała. Jak to nie pamiętasz, jak się nazywała? No pomnij, ona się nazywała. Dlaczego tak okrutni jesteście co do niej, no? Co do jej osoby. No i spadła, ale najprawdopodobniej będzie to sen, tak mi się przynajmniej też wydaje. No, mówiłem wam, że to jest sen? Ona podskakiwała na tym. Uwielbiam pomni. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać. Pomni, wstałaś już? No siema. Czy dalej śpisz? Jeśli tak, to nie przeszkadzam. Fajny świat stworzyli, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. To ona. No? Wszystko w porządku? Wiem, że wczoraj było trochę dziwacznie. No, trochę było. Dziwacznie. Czy to jest jej dopiero drugi dzień? Z powodu wyjścia. No tak, no bo ona ją pozostawiła tam. Twoje naturalne pragnienie ucieczki. Bo ona się zgliczowała. Bądź też zabstrakciła. No powiedzmy zgliczowała, tak? Bo to jest nasze słownictwo. To było dawno i nieprawda. Caine przygotował dla nas nową przygodę i z tego, co mówił, zanosi się na naprawdę niezłą zabawę. Okej, czyli wychodzi na to, że to jest dzień drugi, od kiedy pomni tutaj jest. Słodka sprawa syropu. Słodka sprawa syropu? W królestwie kryształowej kukułki skradziono najcenniejszy surowiec. Syrop klonowy! Do was należy sprowadzenie tych zgorzkniałych bandytów. O, nowe postaci! Sprawiedliwości. Królestwo miodem cieknące? Brzmi... To mi się tutaj już mega kojarzy z Mario, prawda? Słuchajcie tej muzyczki! Jak... Bomba zaraz nas zdejmą. Nie przeklinaj tyle. Zobacz, stój! Tym razem testuję w nim nowe AI! Tym razem będzie 52 razy bardziej imersyjne! Nowe AI! Nowe AI, sztuczna inteligencja. Jakby ktoś nie wiedział, AI to jest sztuczna inteligencja. No, trudno się mówi. Wow, brzmi fajnie! No. Co sądzisz, pomni? Więc... nasz cały tutejszy byt... to... roleplay? Roleplay? Czyli wszystko to jest wszystko roleplay? Naprawdę? Królestwo kukułki, lećcie teraz! Bąbel. Nie dzięki, niedawno rzuciłem. Niedawno rzuciłem te bąbelki. Candy Kingdom, no zobaczcie w ogóle, to jest przecież wzorowane na Mario. To oni w ogóle wyszli z tego cyrku? I gdzieś... A co to za ludziska tam są? Zobaczcie w ogóle tego słonia. Ale dziwny. A ten co tu robi? Witaj. No siema, witajcie, witajcie. No ale to co? to oni niby byli w tym cyrku, nie dało się wyjść z tego cyrku, myśleli, że są sami, a teraz wyjeżdżają gdzieś do jakiegoś królestwa i jest pełno jakichś innych ludzi? No to co się tutaj w ogóle dzieje? A gdzie jest w ogóle Pomni? Kinger, spójrz na ten zamek! Jest przepiękny! No, piękny, mają nawet małe motylki z cukru, to urocze! Motylki tu z cukru? Świetnie. Ludzie, to princesa! Znowu będzie płakać! On jest nowa postać! To zapewne was wojów przysłał nasz pan. No. Dla ocalenia nas od nadchodzącej zguby. To my, przepani. Czadowe królestwo swoją drogą. Niezły vibe. Już was lubię. No. Widzisz Pomni? Ona będzie coś taka, że teraz ich lubi, a za chwileczkę będzie taka zołza. Jest wam już cel misji. Bandyci użyli stunigowanej cysterny, więc postanowiłam, aby ich złapać, tak mi się przynajmniej wydaje. Uzbrojonego husarza. Oh my god, co to za samochód? Jaka to niby miała być epoka? Jakaś wielka ciężarówka. Jaka to miała być epoka? Właśnie to jest królestwo, a tutaj taki samochód przyjechał. Dobra, dostaliśmy jakiś klucz. O, proszę. Mów mi Lu. Lu? Siedzę z przodu. Jezu, czy to klakson? Jaki klakson? Jaki titek? Powodzenia, papa. Jesteście naszą nadzieją. Jedzie wielki truck. Niby epoka. Wiecie jak, niby epoka, tu królestwo, królewna i tak dalej. A teraz jakaś ciężarówka pojechała. Dlatego się dziwiła, jaka to jest epoka. A oni tutaj też mają stuningowaną cysternę. Myślisz, że twoja mama odżyje, gdy oddamy ten syrop naszym? Jasna sprawa. Tyle syropu ocali setki ludzi. Nie wiemy, póki go tam nie dostarczymy. Twardzielka z niej. Wszystko jej zawdzięczam. Ale fajne głosy dodali tutaj, pasują. Oj, nie cieszcie się za bardzo. No, jadą. Ktoś już nam siedzi na ogonie. Zostawiam ogień, oni pewnie tutaj podjadą i powiedzą, oni tutaj byli. Dobra, Gangle, kiedy ich dogonimy, ja wyskoczę. Gangle, ona mi się kojarzy z Better Gangle, nie? Z Jesterem, z Garton of Bamba. Wydaje mi się, że to narusza którąś ustawę. Jaką ustawę to narusza? Bęki swoim paplaniem. Kieruj, kierowco! Więc Pomni, pewnie będziesz mogła nam w czymś pomóc. Jak ich dogonimy, mogłabyś... pokazać dominację! O tak! Hej! Jax! Czemu Jax ją wyrzucił? A bo oni ich dogonili, okej? Poczekaj tak chwilę, może po coś skoczyć. Jax, ty... Znowu była cenzura. Ale... bazuka? Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Pomni! Łap to! Koło ratunkowe? Jest i bazuka! Ale to taka... powaliło cię! A ja sobie przejdę, powaliło cię? Już jest po drugiej stronie. No nieźle, Pomni, teraz nie mam mostu. Aha! Mam cię! Proszę, służę. O, jednego już pokonali chyba. Co? Lasso użył? Nie. Wytrwali są. No raczej. Zobaczymy, jak im się spodoba na wyboru. Ten świat mi się teraz kojarzy z gierki The Long Drive albo A Desert Trip. Okej. Dźwignęli sobie teraz zawieszenie w samochodzie. Ten tutaj po tych kamieniach. No to jasne. Hej, wstążka, za nimi. Nie powinniśmy. Zaraz się rozplączę i rozwieszę jak serpentynę. Ruchy. Nie powinniśmy, ona się wszystkiego boi. O, jak mu ta głowa chodziła, bo on się przygotował na to. Te jadą. Nie mają chyba dosyć wrażeń, co? No nie mają też stuningowanego zawieszenia. Przestań się opierdzielać i wracaj tutaj! Opierdzielać? No tak. A, no tak. Wszyscy są cali? Powtórzysz proszę? Noże mi cię ciutkę zagłuszył. Hej Gangle, przypiernisz mi. Co? Nawet się nie waż! Pomni, daj tam jest! Dawaj, będzie kozacko. Skąd tu się wzięło tyle noży? Zrób to, albo powiem Ragacie. Skąd tam się wzięło tyle noży? Czy wy próbujecie mnie kurwa zabić? Ej, nie było cenzury! Nie dodali cenzury! No, nic spchania? Chyba jednak powiem Ragacie o twoim hobby. Co? O, wciąż się trzymasz? Hej! Pomni! Łapko! Kotwica! Hej Kinger, gdzie ta lina ma drugi? No właśnie tak się chciałem też zapytać, gdzie jest drugi koniec? Sam nie wiem, sprawdzę to! Muszę sprawdzić. A co, ona się znowu zgliczuje? Dlaczego oni ją zabili? Znaczy ona wleciała na ten kolec w sumie. Ale czy ona to przeżyje? Bo oni się w sumie jeszcze chyba nawet nie dowiedzieli, że ona dostała z takiego kolca i może być tak, że ona za chwileczkę będzie leżała i każdy się będzie zastanawiał, o co chodzi i Ragatha umrze. Nie chciałbym, żeby Ragatha umarła, chciałbym, żeby te... Gdzie oni się tam zgliczowali poza mapę, ty? O. Zdrętwiały mi nogi od tego stania. Jak tak stoisz już chyba od roku, no to trudno, żeby nie. Od Kapibar. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Oni poza mapę wylecieli, jak juniorski w Hello Neighbor. I w sumie też w innych gierkach, a ten tutaj cały czas leci, bo za chwileczkę się skończy świat w Unity. Chociaż? No widzicie, to są rzeczy poza mapą, które się znajdują aktualnie. Bądź też pod mapą. Bo często twórcy właśnie zostawiają sobie rzeczy pod mapą. Chłopy? No jesteś poza mapą, no co ci mogę powiedzieć, jesteś sam chyba. Chyba, że poleciałeś do jakiegoś innego dimension, do jakiegoś innego wymiaru. Halo? Tam w ogóle jest jakiś wielki czajnik. Okej. Ej, rzeczywiście, patrzcie, oni tam wszyscy ty pauzują! No, to jest pod mapą, to jest przygotowane do tego, jakie postacie mają być używane. W aktualnej na przykład scenie, cutscence. Widzicie, wszyscy ty pauzują, to jest niemożliwe. Ja się zaraz pod mapą, to jest niemożliwe. Ja pierwszy raz coś takiego widzę, ty. A on zdziwiony, o co w ogóle chodzi. Czajcie, jakbyśmy my rzeczywiście też... Bo się mówi, że niby u góry jest, wiecie jak, niebo, na dole piekło, a co by było, gdybyśmy na przykład odkryli, że pod nami wszyscy ty pauzujemy, nie? To by było dopiero mega, ty. Normalnie ty pauzuje, ale on jest nieaktywny, nie bój się go. On się nie ruszy. On się nie ruszy. Ja nie wiem, co oni tu zrobili. On się nie ruszy. Chyba? A jest też Pomni! Bo Pomni też się zgliczowała pod mapę. A, gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy? No, w tej pouzowni. Co to jest? T-pouzownia. Sama nie wiem. Tam też ten samochód jest przygotowany, że jest potrzebny. Gdzieś pod mapę. No wiem, mówiłem, że ona spada pod mapę. Mówiłem wam. Czemu nie ma tu ciebie ani twojej trupy? Tego nie wiem, no bo nie jesteśmy NPC-ami? NPC-ami? A bo to są NPC-ki, a oni nie są NPC-kami, bo to są ludzie praktycznie, którzy się pojawili w tym cyfrowym świecie. A to są rzeczywiście NPC-ki z tej gierki, tak jakby, nie? Kim jestem? NPC-kiem. No NPC-kiem jesteś, no co? Gdzie mama? Nie masz mamy. Ty masz mamę? Powinna tu być z całą resztą. No ona będzie... Nie pamiętam nawet jej twarzy. Ona będzie pod inną mapą. Czy ona miała twarz? Czy cokolwiek jest prawdziwe? Okej, czekaj, nie, myślę o tym. Ja... myślę, że... znajdziemy coś, co wystrzeli nas na górę. Ale to raczej nie będzie działać. Oho, dostaję ataku paniki. O, będzie walka z jakimś takim czarnym bossem, widzicie? Masz mi powiedzieć... Że co? Czym dokładnie jestem? No NPC-kiem. Komputerowym, cyfrowym wytworem. Który jesteś potrzebny na potrzeby animacji, bądź też na potrzeby gry. Co? A on... Ale patrzcie, Ragatha żyje normalnie. Nie. Beetlegeagle, Jester. Biedna Pomni. Oby była cała. Biedna Pomni? A co z nami? Gdzie oni są? Zaraz podzielimy los Augustusa Glupa. Gdzie oni są? A teraz... A ja wiedziałem, on się teraz tutaj pojawił, widzicie? A co to? Co to? Czy mnie oczy mylą? Ale fajne głosy tutaj są. Przepyszny podarek zabram królestwa? No. A niech mnie krówka. A niech mnie krówka trzaśnie. My nie żarcie, my nie cuksy. Nic z tych rzeczy, jesteśmy niejadalni. Wy nie cuksy? Nie cuksy. Jak ja teraz zaspokoję swoją natrętną cukrzycę? Przepraszam. Po mnie zawsze traci te wielkie potwory. A kim ty niby jesteś? Jam jest... Pan Glut. Pan Glut. Żyłem sobie kiedyś w królestwie, ale wygnali mnie, gdy przeklęta princesa dowiedziała się, że zjadłem jej podwładny. Och, jacy byli pyszni. Naprawdę? Czasem zdaje się, że krzyczą do mnie. O Boziu, to brzmi jak morderstwo. No, tak trochę. Czyż to morderstwo, jeśli jest pyszne? Przemyślcie to. I tu się zgadzam. O nie, ja nie! Uważaj, szmatka. Ale oni mega tam animacje zrobili, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Jax! Że SMG4 robi takie animacje, to jest mega. Więc, panie Glucie, wyglądasz mi na porządnego chłopaka o szlachetnym sercu. O, oj nie. Nie? Gdybyś wiedział, co robię, gdy mam wolne. Miałbyś wylew. Wracając do sedna, mam sposób na wtargnięcie z powrotem do królestwa? Gdybyś nabrał ochotę nam steczka pomóc. Hej, kiedy ty... Studził, Lukracjo. Hej, zakryj się tym! O, musisz być jakimś mistrzem otwierania rzeczy. Zamków. Ty uwolnisz mnie z więziennego wybiegu. To ja. Jedyne co musisz zrobić, to pomóc nam złapać brudnych bandytów. Czy oni właśnie przylecieli? Nie, to są oni. Zaśmiała mi się w twarz. Chwila, co się stało? Oni dalej pod mapą. To raczej nie zadziała, ten samochodzik. Lizak jakiś? No to nie zadziała. To jest nieruchome. Nie dasz rady. Musisz znaleźć jakiś inny sposób, żeby się wydostać na powierzchnię. A ten tam dalej płacze, nie? Czy jeszcze ci... Hej. Siema. Wszystko okej? Nie. Chcesz o tym pogadać? Jakie on smutny. Nie chcę cię to tak zostawić. Czemu nie? Nie mam żadnego znaczenia. Człowieku! Jestem zerem. Nie jesteś NPC-tem! Wspomnienia, kumple. Ty masz swoje życie, ale takie inne, NPC. To trochę dziwne, ale chyba wiem, co czujesz. No, może nie dokładnie, co czujesz, ale poczucie bycia zerem jest... w miarę częste, znaczy... I też jest w sumie jakieś poczucie, tak, nie? Nawet tam, skąd ja pochodzę. Okej. Ale... dalej zależy ci na twoich kumplach, prawda? Wierzę, że jesteś dla nich ważny. I co to znaczy? Co z nas zostanie, jak znikniecie? Tylko przeszkody. Jakie przeszkody? Stworzone do pokonania i zapomnienia. A to on się dowiedział w końcu, kim jest. No. Co to jest NPC? Nie musicie być. Ten cyrk, z którego jestem... No ja oryginalnie jestem skądinąd, ale... Ciekawe, jak ona wygląda jako człowiek. Ma być moim domem. Może mógłby i twoim. Ludzie tam są ciekawi, krótko mówiąc. Może ty... odnalazłbyś tam siebie? A jak on ma wejść do tego świata? Dlaczego mnie tak pocieszasz? No bo jesteś smutny. Co ty z tego wszystkiego masz? A może to jest jego zagrywka? Chyba po prostu nie chcę, żebyś czuł się jak zero. Nie chcę, żeby ktokolwiek się tak czuł. Sama się tak czuje, a nie chcę, żeby się ktoś inny czuł. Jestem prawdziwy. Jak mam się czuć? Na pewno nie będziesz większym wyrzutkiem niż ja. O. I... fajnie, że ona pociesza innych. Kumpel. O, kumpel. Śmieszna z ciebie istota. O. Nie zaszkodzi spróbować. Myślałem, że nie będzie chciał. Ale proszę, nie mówmy o tym moim chłopom. Okej. To buby w różowych okularach. Nie chcę zabierać im niewinności. Czyli oni są bardziej pozytywnie nastawieni do życia, niżeli on. A tak w ogóle, masz jakieś imię? Żelkodyl. Żelkodyl! Wow, jest. Ale ładne imię. Tak samo głupie jak moje. Masz pomysł na wyrwanie nas z tego miejsca? Żelkodyl. A rzeczywiście. Krokodyl, żelkodyl. Może jakiś glitch z kolizjami pojazdu? No. Ale nie mam pomysłu jak. No dobra. Nie zadziała. Trochę strzelam na ślepo. Jak nie zadziała, spróbujemy inaczej. Tak jest, szefowo. Nie wiem, co robię. No ale zaraz zobaczymy. Zadziałał? Zapomniałam, że może być troszeczkę brutalnie. Ej, polecieli jednak w górę. Lecą! Zgliczowali się! Polecieli w kosmos! Jak juniorski w Hello Neighbor! Gdy go Kinga wybiła w kosmos, on dalej leci. Ona też leci. Z żelkodylem. No ale jak oni się przedostaną teraz? Może oni się odbiją od... od dołu tej mapy, czy nie? A on ich wziął! Okay. Nie powiem. Spodziewałem się czegoś zdecydowanie bardziej klimatycznego. Co masz przez to na myśli? No wiesz, na jakiegoś finalnego starcia, płomieni, flaku, chaosu... No ja też myślałem, że coś takiego będzie, jakiś boss będzie. Pewnie, że zniknęli? A może po prostu gdzieś wypadli? Pewności nie mam, ale tak, zniknęli. Szef by nas nie zostawił dla klauna. To nie w jego stylu. Cóż to... Fajne głosy mają. Nie pasuje. Naprawdę pasuje tutaj wszystko. W najgorszym przypadku zawsze możemy poprosić Kaina o pomoc. Bardziej no w sumie tak. Że znów będzie mieć złe doświadczenia. No ale dlaczego? Wciąż wygląda na poruszoną tym, co wydarzyło się wczoraj. Oj tam. I chyba nie za bardzo mnie lubi. Wiele ostatnio przeszła. Nie bierz tego do siebie. Pamiętam, ile czasu ty potrzebowałaś. O, tak. To miłe, że to pamiętasz. Ale że co? Wylecieli poza... Spod mapy wylecieli. Lecą. Macie może tira, który potrafi latać? Ta! Nie, czekaj, nie mamy. Raczej nie. Idealnie w nich. Idealnie w nich. On się co, rozwalił? O nie, on chyba nie żyje. A ta się aż pożygała. Cyfrowe żygi, widzieliście to? On też ma cyfrowe żygi. A co to jest? Pomni! Wszystko okej? Co się stało? Ja, jest okej. Ja... mam nowego kumpla. Szefie! Gdzie byłeś? Skleili nas. Skleili nas. Nie chcesz wiedzieć. Miło was widzieć. O, mega no. Czemu są dwa złe tiry? Dwa złe tiry? Dokładnie. Bo na wybranego z mapy. Pełen syropu. Dwa? Dwa pełne syropu? No to wychodzi. Nie macie czegoś przeciwko, żeby chłopy zabrały jeden z nich do wioski, co nie? Nie. Skoro są teraz aż dwa, no to weź nie ma problemu. A ten co? W życiu jeszcze nie byłem aż tak zawiedziony. On uwielbia rozpierduchę. Może śmieć i przemoc w następnej przygodzie. Ha, milutko. To jest Żelkodyl. On chce wrócić z nami do cyrku. O, a czy tak można? Jego chyba rzeczywistość tak trochę się posypała. To chyba najlepsze, co mogę mu zaoferować. Lepiej tak, niż go zostawić. No tak. Hej, to bardzo miłe po mnie. Zawieźmy ten durny tir do durnego królestwa, msiakresz. Ale on jest marudny. I nawet stoi z tyłu. Dzięki wam, dzielni rycerze, królestwo będzie prosperować. No? Z pewnością nie było łatwo. Szkoda strzępić ryja. Żegnajcie, rycerze. To jest marudny, to jest niemożliwe. Egzekucję bandyty. Tak, bo to właśnie zrobimy. No oczywiście. O hej! Jest jednak jakiś wybuch. Otwartej bramy nie było takie głupie. Co? Jakie otwartej bramy? Myślałam, że nie żyję. I tak to zrobiłeś? Okej, chwila. Co ty zrobiłeś? No, cieszę się, że mogłem pomóc. Pa! Witam z powrotem, moi parówkowi skrytożercy. Witam, witam. Więc to jest ten wasz cyrk, tak? Tak. Całkiem tu przytulnie. Ops, chyba mamy tu nieproszonego gościa. Że co? Nie no, czemu on go zniszczył? O. Granny robi najlepszą pomidorówkę. No ja wiem, jest bardzo pyszna. Od Dog Day Polska 850. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, bądź też... Elza! Tylko Elza jest kłamana. Pisz koniecznie w komentarzu, no co chcesz, żeby powiedzieli i być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Nie! Wiem, że kochacie wasze NPC-ty, ale jak stracę rachubę w tym, kto jest, a nie jest człowiekiem, to kto wie, co się stanie. To ona oszaleje znowu! No, czas iść się napić wody. Żelkodyl! No czemu oni go usunęli? Żelkodyl. Jezu, już myślałam, że nie zniknie. Przykro mi, że tak to się skończyło po mnie. Przynajmniej próbowałaś. Wiesz, no. Może wróci jeszcze w przyszłej przygodzie. Wiem, że Caine czasami używa ponownie swoich NPC-ów. To spoko. Wszystko gotowe. No. Hej, chcesz chociaż przyjść na pogrzeb Kaufmo? Pogrzeb Kaufmo? Lubimy robić małe pogrzeby, by pamiętać o tych, którzy się zaabstrakcili. Ale to on już w ogóle nie wróci Kaufmo? Trochę przełożony ze względu na... Ja myślałem, że on jednak wróci, że Caine mu pomoże. Mniej tyle możemy dla nich zrobić. Nie no, nie gadaj. To Kaufmo już nigdy, przenigdy nie będzie? O nie, my go nawet nigdy nie poznaliśmy. Ona tutaj nie wie w ogóle o co chodzi, no straciła Żelkodyla. Teraz jeszcze pogrzeb. Zawsze myślę, że jestem na to gotowa. Ale potem widzę ich zdjęcia i... No, już mnie rozpruwa. Rozpruwa. Ciekawe jak oni wyglądają jako ludzie, może kiedyś pokażą. Tylko wydaje mi się, że na razie oni tutaj chcą kontynuować przygodę, jak się dopiero będzie kończyć The Amazing Digital Circus, to dopiero wtedy dowiemy się, jakimi oni byli ludźmi, bądź też są ludźmi. Może Caine ich kiedyś wypuści, ale tego się dowiemy za długo, długo. A ona co? Kto ci podał rękę? Kaufmo? Ej, zakończyli smutkiem. Fajny odcinek był. Bardzo fajny, a kończy się, widzicie, no takim smutkiem. Ciekawa jaka będzie następna przygoda. Już się nie będę doczekać, moi drodzy, trzeciego odcinka. Miejmy nadzieję, że raz na miesiąc przynajmniej wyjdzie taki odcinek. Chociaż wątpię, bo to, jak sami widzicie, bardzo dużo wymaga animacji. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z The Amazing Digital Circus, drugi odcinek, podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!